Czy w dotykaczce możemy zaprogramować skład towaru? Tak, oczywiście. Możemy to zaprogramować albo na terminalu dotykaczka, albo w chmurze. Tak jak zresztą wszystkie bazy, które w dotykaczce używamy, jak bazy towarów, które pokazywałem, czy możemy to zaprogramować poprzez aplikację dotykaczka w chmurze. Tam jest to być może wygodniejsze, ale pokażę od razu, jak robić to na terminalu. Wchodzimy sobie w zarządzanie bazą danych, czyli wybieramy trzy kreseczki, wybieramy zarządzanie pozycjami. Jak widzicie, mamy tutaj nawet w liście kategorii po lewo mamy składniki. Zwróćcie uwagę, że te składniki w tym miejscu są wyszarzone, a w ekranie sprzedażowym tej kategorii składniki nie ma. O co chodzi? Chodzi o to, że w ten sposób mamy skonfigurowaną tą kategorię, aby nie wyświetlała się w menu sprzedaży, żeby nie rozpraszała czy nie generowała pomyłek przy sprzedaży. Składniki są składnikami, a nie sprzedajemy ich oddzielnie. Oczywiście możemy również tak zrobić. W tym modelu, który przyjęliśmy, składniki służą do tego, żeby z nich robić potrawy. Jak robimy? Jak to robimy? Wchodzimy sobie do zarządzania bazą danych. Dodamy sobie jakiś składnik, którego nie mamy. Dodajemy to dokładnie tak samo jak inne towary. Niech to będzie pieprz. Pieprz. Oczywiście możemy wybrać jego stawkę VAT. Nie pamiętam, w jakiej stawce jest pieprz. Niech będzie, że 23. Wpisana cena jest nieistotna, dlatego że koszt, cena netto pojawi nam się, przepraszam, cena zakupy pojawi się w systemie po pierwszym przyjęciu tego pieprzu, a cena sprzedaży jest nieistotna, dlatego że nie sprzedajemy tego towaru, tylko jest on dla nas składnikiem. Więc klikam zapisz i edytuj. Mam dodany pieprz, klikam zapisz, pojawił się nam w liście składników. Przejdźmy teraz zatem do tworzenia naszej nowej potrawy. Wybiorę sobie kategorię dania gorące. Mamy tutaj jajecznica, jajko po wiedeńsku, jajko sadzone. Nie mam pojęcia, jakie jeszcze jajka możemy dodać. Jajka gotowane z szynką. Szynką, teraz to wymyśliłem, proszę się nie śmiać. I teraz tutaj wpisujemy cenę, bo te jajka gotowane z szynką, tą naszą potrawę będziemy sprzedawali, więc to będzie na 8% VAT, to wybieramy sobie, niech one kosztują 16 zł. Klikamy zapisz i edytuj i w liście parametrów, które możemy konfigurować, które nam się wyświetla po lewej stronie, mamy takie pole skład. Dotykaczka nam podpowiada, że nie ma ustawionych żadnych składników. Po wciśnięciu klawisza plus możemy je dodać. Klikam zatem klawisz plus. I teraz pojawiają nam się towary, które mamy na dotykaczce. Korzystając z lubki możemy sobie wybrać potrzebny nam składnik. Jajko, mamy taki składnik. Powiedzmy, że nasza potrawa będzie się składała z dwóch jajek, z jakiegoś masła, zobaczymy, co tu jeszcze znajdziemy. Więc wybieram sobie pozycję jajko, wybieram dwie sztuki i dodaję następną pozycję. Mamy tutaj pieprz. Pieprz wprowadziliśmy, że jest na sztuki. Więc mogę tutaj dodać sztukę pieprzu. Oczywiście gdybyśmy dodali go w gramach, wydaje mi się, że coś tu mam, co jest w gramach. Masło. Proszę bardzo. To masło, jeżeli przyjmiemy je w gramach, pojawi nam się tutaj, będziemy mogli sobie określić, że na każde takie danie potrzebne jest 50 gram masła. Czy coś jeszcze mamy? Co tu możemy? Szynka miała być. Jest szynka. Brawo, jest w gramach. Powiedzmy, że to jest na bogato jajecznica. Damy tutaj 100 gram szynki. A co? O, przepraszam, kliknąłem zapisz i od razu nam się to zapisało. Wejdę jeszcze raz, czyli otwieram to, klikam skład. Mamy tutaj te nasze produkty. Oczywiście możemy
ten skład dania modyfikować. Powiedzmy, że to będą 3 jajka. I tak jak wspomniałem, najłatwiej dodawać to w chmurze. Możemy to również poprzez chmura dotykaczka importować, czy z plików CSV, czy z Excela, czy jakby w ten sposób również z innych systemów gastronomicznych. Możemy importować zarówno same towary, jak i ich składy. Jeżeli ten skład nam odpowiada, możemy zapisać i już rozpocząć sprzedaż tego towaru, czyli jak sobie klikniemy w prawym górnym rogu, mamy tutaj naszą skrót do naszych kategorii, znajdźmy sobie dania gorące, mamy jajko gotowane z szynką. Tak jak mówię, pojawiła się, tak jak wspominałem, cena jest 16 zł, czyli to jest ta cena, którą sobie wprowadziliśmy, zapłacone i to wszystko. Więc jak widzicie, tworzenie składu dań, jego modyfikowanie jest bardzo proste. Myślę, że nie wymaga to więcej tłumaczenia.